Chęć zdobywania nowych umiejętności, pracowitość, wiara w sukces, otwartość na innych to najważniejsze kompetencje z punktu widzenia sukcesów osobistych i zawodowych mieszkańców naszego miasta. Z kolei poczucie wpływu na decyzje, umiejętność słuchania innych, motywacja do działania to kompetencje, które powinni posiadać mieszkańcy, by angażować się w sprawy lokalnej społeczności. Takie są kluczowe wnioski z debaty Kompetencje przyszłości, jak rozwinąć nasze skrzydła, którą 20 marca 2015 roku zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie. W dyskusji wzięło udział 26 osób, m.in. Krzysztof Szpyt, burmistrz miasta Lubaczowa, Marek Małecki, radny miasta, Małgorzata Jachyra-Mazepa, dyrektor poradni psychologiczno-pedagogicznej w Lubaczowie, czy Krzysztof Stępień, prezes Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Lubaczowskiej, jak również przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miasta oraz użytkownicy biblioteki. Wspólnie rozmawiali o kompetencjach ważnych dla rozwoju osobistego i zawodowego mieszkańców Lubaczowa. Zdecydowali, że chcąc rozwijać te kompetencje, musimy zacząć od siebie, od zmiany swojej własnej postawy wobec lokalnych problemów. Debata zorganizowana przez bibliotekę była częścią ogólnopolskiego przedsięwzięcia Narodowy Coaching Jak rozwinąć nasze skrzydła, realizowanego przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową wspólnie z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubaczowie otrzymała zaproszenie do udziału w tej debacie jako jedna z 42 placówek z całej Polski. Wnioski i pomysły wynikające z debaty zostaną wykorzystane podczas Kongresu Obywatelskiego, dorocznego wydarzenia organizowanego od blisko 10 lat przez Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową. Kongres angażuje do rozmów o rozwoju Polski znanych i cenionych przedstawicieli świata nauki, kultury, polityki, społeczeństwa obywatelskiego czy biznesu. M.in. Jana Englecza, Lecha Wałęsę, Joannę Szczepkowską czy Jacka Żakowskiego.